No przez ten sezon i przez to, że miałem kilka okazji do grania, nie do końca tak jak chciałem, tak jak planowaliśmy i po prostu no zdecydowałem się, że kolejny sezon jeszcze przez transfery, które przychodzi, to jednak wolę, żeby odchodzić, żeby grać i nie ukrywam, mam już 32 lat i nie, czy to jest ostatnia jakby okazja, ale jedna z ostatnich okazji, już nie jakby kariera siatkarza nie jest długa i nie chciałem tracić kolejny jakby sezon tym, żeby został tutaj i nie dostał tyle okazji do grania i został na ławce, tak jak było w poprzednim czy w tym sezonie. Na pewno starał się, dlatego że to tak długo trwało. Nie ukrywam, że też trochę, nie wiem czy powiedzieć, czy żaluję, czy po prostu tego, ale na pewno będzie fajnie wspominał na te dwa lata, bo atmosfera, zespół, lokalizacja, wszystko by pasowało, tylko po prostu, jak powiedziałem, kariera siatkarza nie jest tak długa i kolejny jakby sezon, czyli w tym razie dwa lata. Kiedybym nie grał jeszcze poprzednim, miałem to samo we Włoszech, to już nie chcę tego znowu jakby zatrzymać jakby ten sezon, żeby nie grać. No bardzo się cieszę z tych dwóch sezonów. Oczywiście co chodzi do wyników, to niestety na końcu trochę zabrakło, żebyśmy podnosili ten puchar Ligi Mistrzów, ale i przez to myślę, że ten sezon był fajny. Srebrny medal, złoty medal w Plus Lidze, niestety dwa razy w pucharu polskim przegrał w finalu. No dwa razy super puchar i oczywiście final i półfinał Ligi Mistrzów. Ja myślę, że fajne te dwa sezony były. Myślę, że może w poprzednim sezonie by było jeszcze lepiej, to nie ukrywam, że może, a nie musi być tak. Ale na pewno ten poprzedni sezon był dla mnie fajny, bo miałem dużo okazji do grania i właśnie na ten też bardzo fajnie wspominam, nawet jak nie udało się nam zdobyć jakby te najważniejsze wyniki, to dla mnie to był też fajny sezon. Oczywiście co do wyników nie tak jak ten ostatni, ale oba dwa sezony postawiamy bardzo na górze i na pewno bardzo długo na nich będzie wspominał. Ja myślę, że kibice i zawodnicy też. Ja myślę, że mieliśmy fajny kolektyw, fajnych chłopaków i ja myślę, że wszyscy tak będziemy bardzo dobrze wspominali. Oczywiście zawsze lepiej się wspomina na dobre wyniki z dobrym kolektywem i ja myślę, że to jest nasz przykład, że mieliśmy fajny kolektyw i jeszcze przez to dobrze graliśmy, także nie ma po prostu jakby powodów, żeby nie dobrze wspominać na te dwa lata. A nie chodzi tylko o kolektyw jakby zawodników, ale też jakby sztab, klubie i tak dalej, ludzi około zespołu. Wszyscy po prostu myślę, że fajne ludzie tutaj spotykały się i przez to myślę, że to jest przyjemność grać i chodzi jakby do pracy, na trening i tak dalej. Dziękuję wszystkim kibicom Jastrzębskiego Węgla za te dwa lata tutaj spędzone. Dziękuję za doping, dziękuję za wsparcie i oczywiście życzę wszystko najlepszego przez kolejne sezony i do zobaczenia.